Dzień drugi. Ruszamy spod równicy i idziemy teraz do Ustronia na dół, a następnie będziemy wchodzić na wielką Czantorię. No i w planach przejść 20 km, 20 kilka. Właściwie to będziemy szli od schroniska do schroniska. Zobaczymy, jaka dzisiaj będzie pogoda. Dzisiaj w Ustroń będzie 18 stopni i przejdzie burza z piorunami. No to nieźle. No tak między 8, 9 a 10 ma być najbrzydsza pogoda. Nic innego nie pozostaje, jak przyspieszyć i postarać się wyjść z tej strefy burzowej. Dokąd dzisiaj dojdziemy? No tego jeszcze nie wiem. To troszeczkę zależy od pogody. Jeśli będzie burzowo i będzie mocno padać, to daleko raczej nie, ale bądźmy dobrej myśli. Jest 7.30, czyli idziemy o 30 minut i zaczęło padać. I pada coraz mocniej, więc postanowiłem się troszeczkę przeorganizować. Mam taką torbę. Nie wiem, czy będzie ją widać. Mam taką torbę specjalną, która kosztowała mi mnóstwo kasy na mój aparat. Żeby go umieścić sobie w takiej wodoodpornej torbie, żeby bielaczek nie mógł. Co prawda jest wodoodporny w jakimś tam stopniu, no ale po co ryzykować? Właśnie pokonaliśmy przepiękny mostek na rzece Wisła w Ustroniu Polana. Idziemy od godziny. Pokonaliśmy 4 km, a teraz czeka nas wspinaczka około 30 minut na Wielką Czartorię. I zaczyna coraz mocniej padać. Właśnie skończyliśmy 5 km asfaltem, a za chwileczkę zaczniemy wspinaczkę górską ścieżką. Właściwie to trasą narciarską. I mój taki protip: warto nabyć taką końcóweczkę do swojego kija, ponieważ główny szlak beskidzki prowadzi naprzemiennie drogami asfaltowymi albo górskimi ścieżkami. I na górskie ścieżki idealnie nadają się takie ostre czubki, a na asfalt, żeby ich nie zniszczyć, warto nakładać takie gumowe końcówki, które dużo nie ważą, a zwiększają komfort naszej wycieczki. Nie będę was oszukiwał, wcale nie jest łatwe to podejście, jest dosyć strome. Pokonałem już 306 metrów. No już widzę koniec, końcóweczkę, więc... Chyba najwyższa góra dzisiejszego dnia za chwileczkę będzie już za mną. Ale jeszcze tylko moment. Na przemian pada, przestaje padać, pada, przestaje padać. Nie zakładam kurtki przeciwdeszczowej, no bo i tak jestem mokry i wszystko paruje, więc z dwojga złego to jest całkiem niezła pogoda jak na górską wędrówkę. Lecimy. Zegarek wskazuje, że to jest mniej więcej jakieś 480 metrów od dolnej stacji kolejki do górnej. No i myślę, że jakieś 30 minut to na pewno się wspinałem. Nie było łatwo, ale przegoniłem dwie ekipy, które wystartowały przede mną. Malutki popasik, drugie śniadanko i idziemy, bo szkoda czasu. Jest godzina 10 z minutami. A przede mną jeszcze przynajmniej jakieś 15 km. Jest fajnie. Tutaj jest mostek, który wam pokazałem na filmie. Tutaj jest dolna stacja kolejki. I tutaj rozpoczyna się podejście. W tym momencie znajdujemy się w górnej stacji kolejki. I za chwileczkę ruszymy na sam szczyt, żeby wejść na wieżę i zobaczyć piękne chmury.
moi drodzy, jesteśmy na szczycie. Gdzieś za moimi plecami znajduje się wieża widokowa. Wyjdziemy sprawdzić, jaki jest widok. Wejście na szczyt wieży kosztuje 7 zł. Jest ode mnie z 15 metrów ta wieża. Nie widać jej, więc myślę, że wydawanie 7 zł jest zupełnie bezcelowe. Tak sobie pomyślałem, że ta sytuacja daje możliwości, żeby bujać głowę w obłokach. Po zejściu z Wielkiej Czartorii, czyli po wyjściu z chmur, ukazuje nam się piękny widok. I dzisiaj naszym celem jest schronisko Soszawie. No, myślę, że bez problemu tam dotrzemy. Zresztą czas pokaże. Póki co nie ma jeszcze burzy, więc jest fajnie. Zatrzymałem się na chwileczkę w schronisku Soszów. Zjadłem pyszne pierogi ze szpinakiem za 15 zł i szarlotkę z lodami bez lodów za 7 zł. Może widoków dzisiaj nie ma za pięknych, ale przyznam się, że to jest idealna pogoda do wędrówki pieszej. I szczerze mówiąc, to ma swój urok. Z tego schroniska do schroniska PTTK Stożek jest około 4 km. Taki szacowany czas trasy to jest godzina z minutami, a jest godzina 14:16, czyli powiedzmy o 16:00 tam będę. Myślę sobie, że to jest dobry moment na zrobienie sobie dzisiaj już pauzy. Jest to drugi dzień mojej wędrówki, czyli taki dzień na rozchodzenie. Jutro może zrobimy troszeczkę więcej. Czas pokaże. No chyba, że się pojawi problem w postaci takiej, że w tamtym schronisku nie będzie miejsca noclegowego. Ale nie kraczmy. Staram się kierować taką zasadą w życiu, że jeśli czegoś bardzo pragniesz, to wszechświat będzie ci sprzyjał. Nie wierzycie mi? Na przykład pojechałem kiedyś do Egiptu. Nie miałem pieniędzy. Okradziono mnie. Idę sobie przez pustynię tak naprawdę. Leżą pieniądze. Jestem głodny. Ktoś zaprasza mnie do stołu na obiad. Za moimi plecami jest tabliczka, która mówi o tym, że to jest szczyt Cieślar. 920 metrów nad poziomem morza, ale całe szczęście ktoś pomyślał i niedawno zbudował taki oto piękny pomniczek. Widzicie ten słupeczek w kolorze mojej czapki? To jest słupek graniczny. Zobaczcie, z tej strony jest litera P, a z tej strony jest litera C, jak Czechy. Tutaj P jak Polska, a to 33, czyli moja szczęśliwa liczba. Nie, żartowałem, to jest pewnie 33 km tej drogi. Dotarliśmy na punkt widokowy, ale jedyne co wam mogę pokazać, to tablica, na której jest pokazane, co w piękną pogodę można ujrzeć z tego miejsca. Bardzo proszę, nic piękniejszego nie zobaczycie.
Dobrze jest na postoju dać odpocząć swoim nogom. No nieźle. Jeden dzień w wilgotnej skarpetce. Godzina 19.30, podsumowanie dnia drugiego, czyli dzisiejszego. Moi drodzy, znajduję się obecnie w schronisku PTTK Stożek na Stożku Wielkim. Dotarłem tutaj około godziny 17. Reasumując, wyruszyłem o godzinie 7, jakieś 2, 2,5 km, a może 3 od szczytu równicy. Mniej więcej o godzinie 10 byłem na górnej stacji kolejki Wielkiej Czantorii. O około 14, no bo tak sobie mniej więcej mierzyłem albo sprawdzałem. Około godziny 14 byłem na schronisku Soczewie, gdzie zjadłem obiad. No i dotarłem tutaj na godzinę 17. Zajęło mi to około 8 godzin. Według mapy jest to jakieś 16,5 km. Według mojego zegarka zrobiłem niecałe 21 km. Myślę, że mój zegarek mierzy po prostu według GPS-a punkty, w których się znajduję i czasami się cofam, czasami chodzę w kółko i tak dalej. I tak on to mierzy. A mapa mierzy od punktu A do punktu B w linii prostej i jakby nie bierze pod uwagę tego, że ktoś się mógł cofać, pójść w prawo, w lewo i tak dalej. Więc znajduję się teraz obecnie na... To jest bardzo ważne, poczekajcie. Znajduję się teraz na 27, znaczy na 21 kilometrze trasy. Czyli w sumie to jest tak naprawdę punkt, w którym się powinien znaleźć pierwszego dnia, gdybym wyruszył wcześniej rano. Jeśli tak dalej będę szedł, to będę szedł dłużej niż 20 dni. Ale myślę, że to za chwileczkę się zmieni. Aczkolwiek jest pewien problem, ponieważ prawdopodobnie jutro przez cały dzień, z tego co sprawdzałem, od godziny 10 czy 11 do godziny chyba 20, 19 w tej okolicy mają być burze. Znaczy dzisiaj też miały być burze, ale ich nie było, są tylko przelotne opady. I ta pogoda nawet nie jest taka najgorsza do maszerowania. Więc mam nadzieję, że jutro też tych burz nie będzie, albo będzie w jakimś tam miejscu lub daleko od trasy. No bo chciałbym jednak nadrobić troszeczkę. Jestem zmęczony, ponieważ spałem jakieś 4,5 godziny. Poszedłem spać przed drugą, wstałem 6, więc no, padam z nóg, czuję, że jestem zmęczony. Aha, miałem wam powiedzieć o przewodniku. Moi drodzy, na trasie posługuję się przewodnikiem Główny Szlak Beskidzki. Główny Szlak Beskidzki jest genialnym przewodnikiem z tego względu, że prezentuje, ma takie mapy dwustronne poszczególnych odcinków, co jest bardzo fajne. Widać tutaj przekrój trasy, widać podejścia, widać schroniska, punkty widokowe, szczyty i tak dalej. Może powiem wam kilka słów na temat cen w schroniskach. Dzisiaj zjadłem na obiad pierogi ze szpinakiem i szarlotkę. Genialny obiad. I pierogi kosztowały 15 zł i szarlotka 7. To było w schronisku Soczewie. A tutaj w schronisku na Stożku z frytkami, z surówką kosztowało 25 zł. A noclegi są od 50 do 65 zł. W zależności od pokoju, bo są pokoje z łazienkami, one są droższe, kosztują 65 zł. Pokoje bez łazienek kosztują 50, ale łazienka jest od godziny chyba 19 dopiero czynna, czy 18. Plan na jutro jest troszeczkę uwarunkowany od tego, jaka będzie pogoda, a coś wam pokażę.
Pogoda na jutro, Wisła. No bo jesteśmy w okolicy. Jutro w Wiśle będzie 21 stopni i przejdzie burza z piorunami. Zobaczcie. Burza z piorunami zaczyna się o godzinie 10 i trwa do godziny 21. Więc jeśli taka będzie pogoda, no myślę, że nie będzie przez cały czas burzy z piorunami. Ale jeśli będzie taka pogoda, to nie wiem, czy nie zostanę tutaj. Jeśli nie będzie jakoś tak tragicznie, to chciałbym dojść jutro przynajmniej do schroniska Przysłap pod Baranią Górą. To jest niestety tylko 10 km, no ale jeśli będzie mocno padało, albo będzie pogoda taka naprawdę niesprzyjająca, to może tylko tyle przejdę. Jeśli się okaże, że nie jest tak źle, to postaram się dojść do Węgierskiej Górki i to będzie już wtedy jakieś 23 km, które zrobię tego dnia. I myślę, że to jest dobry plan.